nie da się pokochać, jeśli się nie pozna. Można się zamroczyć, ale zamroczenie opada, przemija, a wszystko weryfikuje poznanie. Poznaje i albo to umacnia moją miłość, budzi ją coraz mocniej, albo wręcz przeciwnie, prowadzi do tego, że się wycofuje. Bez poznania nie ma miłości. Nie da się pokochać kogoś, kogo się nie zna. Miłość od pierwszego wejrzenia, może i tak, w takim sensie, że przy tym pierwszym wejrzeniu coś się zaczęło, ale rozwinęła się ta miłość przy coraz lepszym poznaniu. Myślę sobie, że liturgia daje nam wspaniałą możliwość przeżywania tematu poznawania i odkrywania miłości. Choćby przez to, że nie wiem, czy zauważyliście, zostały zakryte wszystkie krzyże. Pasyjki na krzyżach, czyli ciało Pana Jezusa w figurach, przedstawiające ciało Pana Jezusa na krzyżu. Wiemy dobrze, kiedy będzie odsłaniane. W Wielki Piątek, w bardzo uroczysty sposób. Trzy razy tak mówiliśmy oto drzewo krzyża, w którym zawisło zbawienie świata. I po trochę będzie odsłaniał figurę Chrystusa wiszącego na krzyżu. Więc możemy spróbować zresetować nasze myślenie o Bogu. Możemy spróbować od nowa je zbudować. Poznaj go od nowa. Zacznij go poznawać dziś i zobaczymy, jakim go zobaczysz duchowo w Wielki Piątek. Zacznij go kochać od nowa. Zacznij zastanawiać się nad tym, jaką jest miłością. Po to, żeby Kościół pokazał Ci to. Przez ten zewnętrzny znak zdjęcia tej zasłony. Ale duchowo, żeby pokazał Ci w Wielki Piątek. Bo faktycznie to jest moment kulminacyjny, w którym Chrystus pokazuje nam swoją miłość. Czym jest miłość? Znamy wiele różnych definicji. Znamy wiele różnych sposobów przedstawiania tego, czym jest miłość. Dzisiaj oczywiście jest to silnie zaburzone przez przeróżne seriale, filmy, komedie romantyczne, piosenki, teledyski, w których usilnie nam się pokazuje, że najważniejsze jest właśnie zauroczenie. I najczęściej opisywane jest zauroczenie, a potem dodawane jest do tego szybko, długo i szczęśliwie. Natomiast w tym szybko, długo i szczęśliwie dopiero zawiera się miłość. Jesteście dojrzałymi ludźmi, studenci, to już nie jest gimnazjum, więc nie trzeba wam wiele wyjaśniać i tłumaczyć, że zakochanie jeszcze nie jest miłością, że to, co pokazują filmy, teledyski i tak dalej, to nie jest to, o co w życiu chodzi. To jest jakiś moment pełen emocji, przeżyć, uczuć, ale to nie wszystko. Miłość, ja najbardziej lubię powiedzenie, że miłość to odpowiedzialność, to decyzja odpowiedzialności za osobę, którą chcę kochać. Powiedzieć komuś, kocham Cię, to powiedzieć, wezmę za Ciebie odpowiedzialność, będę za Ciebie odpowiedzialny. Co to znaczy być za kogoś odpowiedzialnym? Chcieć dla niego jak najlepiej, chcieć jego dobra. Dlatego zakochanie nie jest miłością, bo zakochanie jest bardzo egoistyczne. Zakochanie chce swojego dobra. Mi jest z Tobą dobrze, więc chcę z Tobą być. I często zakochanie kończy się tak jak refren pewnej piosenki, zawsze z Tobą chciałbym być przez całe lata.
To nie jest miłość. Choć lato może być, mówię, to jednak to nie jest to samo, co nie opuszcza Cię aż do śmierci. Tak więc miłość to decyzja odpowiedzi odpowiedzialności. Ja chcę Twojego dobra. Nie tylko go chcę, ale będę robił wszystko, żebyś to dobro otrzymała. Będę się starał z całej siły, żebyś Ty żył, żyła dobrem. Nie dobrobytem, dobrem. Tym, co dla Ciebie jest dobre. I proszę zobaczyć, że my, kiedy słyszymy, że Pan jest dobry i nas kocha, bardzo często zarzucamy sami siebie od razu myślenie, że to nieprawda, bo dopuszczacie piekło. To nieprawda, bo są choroby, to nieprawda, bo są wojny. Mamy mówić o miłości. I nie sposób, mówiąc o miłości, uniknąć tematu cierpienia. Miłość bardzo mocno wiąże się z cierpieniem. Miłość wydoskonala się przez cierpienie. Wczoraj słyszeliśmy, że Chrystus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa swemu Ojcu przez to, co wycierpiał. Tak więc ta odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności za tego, kogo chcę pokochać, wiąże się też ze świadomością, że będzie to niosło cierpienie. Wiąże się ze świadomością, że będzie to powodowało różne wyrzeczenia. Będzie to ode mnie wymagać. Więc patrzenie na miłość, choćby małżeństwem, przez młodych ludzi, przez młode dziewczyny, szczególnie maszące, jak będzie pięknie, nie ma żadnych podstaw, jeśli patrzy się na to, jak na wybawienie od tego, co teraz jest w domu z rodzicami, na gehennę, ucieczka do świata, który będzie piękny. Możecie kiwać głowami, że nikt tak nie myśli, ale słuchajcie, zdarza się nierzadko, że przychodzi kobieta, która ma kryzys relacji ze swoim mężem i mówi do księdza: ja wiedziałam przed ślubem, że on jest taki i taki, ale ja byłam pewna, że ślub to zmieni. Czary mają. Ksiądz zawiąże stół i będzie wszystko dobrze. On się zmieni. Że miłość, tak jak w bajkach, czarodziejską różdżką zakręci, człowiek się zmieni z księżniczki w szeregu, albo z szeregu księżniczki, jak to było. Śmiejemy się z tego, mówimy, jakie to infantylne, ale jednak gdzieś to myślenie nas pokutuje. Że miłość to jest jakaś magia, która wszystko zmieni. No nie. Miłość to wzięcie odpowiedzialności, czyli codzienna, trudna praca nad sobą. Zobaczcie. Gdybyśmy mieli znaleźć obraz miłości, gdybyśmy mieli komuś pokazać, czym jest miłość, przyleciałby do nas ktoś z obcej planety, pytałby, co to znaczy ta miłość. Raczej nie pokazywalibyśmy mu zakochanej pary, nie pokazywalibyśmy mu ściskającej się gimnazjalistki gdzieś tam na korytarzu szkoły. Nie wiem, czy pokazalibyśmy mu zakochanych studentów, którzy siedzą na kawie, patrzą się sobie głęboko w oczy. Myślę, że takim wielkim obrazem miłości, jednym z największych, jest obraz matki trzymającej swoje dziecko. Więc obraz, który w różnych odsłonach widzimy w Kościele. Matka Boska, zresztą ta najważniejsza kobieta w Kościele, nie ma żadnego innego tytułu, trzeba ich wiele. Głównym tytułem jest to, że jest matką. Miłość matki do dziecka. Więc jeśli mamy zastanawiać się dzisiaj nad tym, jak pokochać siebie, jak pokochać Boga, jak pokochać świat, to trzeba by spróbować się przyrównać do obrazu miłości matki i dziecka. Jak to wygląda? Jaka jest miłość matki do dziecka? Poza patologią oczywiście. Matka chce chronić swoje dziecko
z całych swoich sił. Matka poświęca swoje życie dla dobra swojego dziecka. Potrafi zrezygnować ze wszystkiego, żeby zająć się, zaopiekować się, zapewnić jak najlepsze warunki swojemu dziecku. Czasem wręcz aż za mocno dziecko staje w centrum życia matki. Matka zapomina o tym, że ma jeszcze męża. Z tego też się robią różne trudności. Ale matka kochająca swoje dziecko to przepiękny obraz. Drugi obraz, wiążący się z tym pierwszym, ale jeszcze bardziej pogłębiony, zresztą Chrystus w Ewangelii mówi, że to jest największy obraz miłości. Nie ma większej miłości nad to, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Więc takim największym, najbardziej hardkorowym obrazem miłości, którego możemy znaleźć w świecie, to obraz, kiedy ktoś oddaje życie za drugiego. Kiedy ktoś oddaje życie za swoje ideały. Mam tu na myśli na przykład ojczyznę. Kiedy ktoś oddaje życie za wiarę. I tych przykładów byśmy mogli mnożyć. Zobaczmy, że wszystkie te przykłady przez dzisiejszy świat, przez ludzi, dla których najważniejsze jest to, żeby mieć, będą odczytywane jako idiotyzm. Rok 1936, Hiszpania. Nastroje bardzo mocno antykościelne, wojna domowa i masakra biskupów, księży, zakonników. Nasze seminarium planetyńskie w miejscowości Barbazna, pełne młodych chłopaków, niektórzy z nich dopiero zaczynają życie zakonne. Wpada banda, każą wszystkim wyjść. Młodzi zaczęli tylko spytać przełożonych, czy mają idzie sutanny. Oczywiście przełożeni powiedzieli, tak, idziemy sutanny. Wyprowadzają ich, zaprowadzają do innego domu, wrzucają do sali takiej piwnicznej prawie, że przełożonych oczywiście od nich oddzielają. I ci młodzi zostają sami. Jeszcze nie uformowani, jeszcze nie kapłani. Młodzi chłopcy. W waszym wieku młodzi chłopcy. I ci, którzy ich uprowadzili, którzy dyszą nienawiścią, mówią im jedno. Jeśli zdejmiesz sutanę, będziesz wolny. Zdejmij sutanę, to żeby cię Chrystusa przyłączy do rewolucji. Będziesz wolny, nic się nie grozi. Przez okna wrzeszczący tłum, krzyczący przekleństwa. Nawet żeby złamać tych kleryków, wprowadzają do tego pomieszczenia prostytutki, które mają nakłaniać do zrezygnowania do brzegu. Chłopaki modlą się za drugiego, wspierają się nawzajem, piszą przepiękne testamenty na jakichś kartkach, które znajdują gdzieś tam w opakowaniach pod czekoladą, na taborecie. Jeden po drugim oddają życie. Młodzi ludzie. Jeden z nich pisze do swoich rodziców, zawsze marzyłem o to, żeby wyjechać na misję. Ale nie oddałbym męczeństwa za tą chęć bycia misjonarzem. To jest jeszcze piękniejsze. Drugi pisze, nie płaczcie po mnie, bo idę do nieba. Będę się starczył za was modlę. I wspólnie razem piszą misję. Do zakonu, do zgromadzenia. Ukochane zgromadzenie. Będziesz żyć długo, ponieważ jesteś zraszany krwią Twoich synów. Skąd moc, skąd siła do takiego charyzmu młodych ludzi? Podchodząc trochę bliżej rzeczy, które nam są znane. Weźmy przykład żołnierzy wyklętych. Ludzi, którzy zostali zdradzeni przez własnych braci.
ludzi, którzy zostali zdradzeni. Bo nie tylko dzielny od obcych narodów, od Niemców, od Rosjan, ale zostali zdradzeni przez swoich, zostali oszukani, torturowani, łamani. Co w nich było takiego, że się nie poddali? Co ich gnało do tego, żeby pozostać w tym, mimo strasznych cierpień, mimo wyrwanych paznokci, nieprzespanych nocy, mimo przeróżnych upokorzeń, przeróżnych. Co w nich było, jaka moc i siła, że nie zrezygnowali? Że wielu z nich jeszcze w tym wszystkim było ludźmi wierzącymi. Jak choćby rodzimy Szmilecki, który przed śmiercią mówi do swojej żony: czytajcie, przekaż córkę, czytajcie książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Akwinasa. Mi to dodawało się w pokoju. Jeden z najdzielniejszych, najważniejszych ludzi II wojny światowej. Co mu dawało taką siłę? Mamy ojca Kolbe, a propos oddawania życia za drugiego człowieka. Przecież jednak jeden ludzi obóz przeżył, choćby ten, za kogo Kolbe oddał życie. On widział coś więcej. Coś więcej niż życie na tej ziemi. I myślę, że słowem, które połączy wszystkie te postaci, jest dużo więcej. Moglibyśmy wiele, wiele mówić o ludziach, którzy oddali życie, którzy nie wyrzekli się swoich ideałów związanych z Bogiem, z Ojczyzną, związanych z miłością do drugiej osoby. Myślę właśnie, że słowem, które ich łączy, jest słowo miłość. I nie tylko miłość ludzka, bo miłość ludzka kończy się na ziemi. Przynajmniej tak mówi się, tak mówią małżonkowie, że cię nie opuszczą aż do śmierci. Więc to była za mała motywacja. Ale miłość, która daje nam Bóg, jest wieczna. I ta miłość daje ludziom siłę do przekraczania swoich możliwości, do życia w taki sposób i umierania w taki sposób, że stają się przykładem wzorem dla świata. Dlatego nie da się mówić o miłości, nie mówiąc o niebie. Dlatego nie da się zrozumieć powołania, nie da się zrozumieć naszej wiary, nie da się zrozumieć naszego kontaktu z Panem Bogiem, nie odnosząc tego do nieba. Dlatego warto, rozmawiając o tym, czy kocham Pana Boga, zastanowić się, po co jest mi On potrzebny, dlaczego do Niego przychodzę, dlaczego jestem człowiekiem wierzącym, na co liczę. Pobożność w narodzie wzrasta przed maturą, przed sesją. Liczę na to, co na ziemi, pomodlę się, będzie lepiej. Pamiętam, pewien ksiądz opowiadał o burzonej kobiecie, która przyszła do niego i powiedziała: że święty, ja co tydzień jestem na mszy świętej w kościele, ja się codziennie modlę, od tylu lat, i okazuje się, że jestem chora. Ona była oburzona, jak Pan mógł ją tak zdradzić. Ona jest wierna, co tydzień jest w kościele. Pozbawiając się perspektywy nieba, zostajemy tylko na poziomie ziemi i chcemy Boga wykorzystać, żeby nam to było lepiej. Żebyśmy szczęśliwie żyli na ziemi. Te pobudki mogą być bardzo szlachetne. Komuś niekoniecznie zależy na pieniądzach, czy nawet na tym, żeby był wiecznie zdrowy. Te pobudki są piękne, kiedy się modlimy właśnie o powołanie, o dobrą rodzinę, o to, żeby był dobrym mężem, żoną, ojcem, matką, dobrym księdzem, siostrą zakonną. Ale to wszystko nabiera sensu wtedy, kiedy pamiętam o niebie. Dlatego ta dzisiaj wyśmiewana, to wyśmiewane zdanie ze zamierzchłych czasów, mówiąc ze średniowiecza, kiedy to ludzie byli głupi, memento mori, jest bardzo mądre. To nie jest
pamiętam o to, że umrę, po to, żeby się połączyć na wieki z miłością. Pamiętam o tym, że umrę i to nadaje zupełnie innego sensu mojego życia, mojemu życiu. Jak mówił ksiądz Wartowski, spieszę się kochać ludzi, bo wiem, że odchodzą i wiem, że ja umrę, więc nie marnuję czasu na mówienie wielu niepotrzebnych słów. Nie marnuję czasu na bezsensowne kłótnie. Zobaczmy, gdybyśmy mieli świadomość, że możemy w każdej chwili umrzeć. Gdybyś dzisiaj dostał wyrok od lekarza, koniec, z jakiegokolwiek powodu, zostały ci ostatnie dni. Zobaczmy, w takich momentach przestaje być ważna praca, przestaje być ważne studia, przestaje być ważne dbanie o to, żeby się przygotować innym ludziom. W takich momentach człowiek chce pozałatwiać to, co niezałatwione, niekoniecznie chyba na pewno w rodzinie. W takich momentach człowiek chciałby przebaczyć, poprosić o przebaczenie. W takich momentach człowiek chciałby być dobry. Więc my nie myślimy o niebie. Mówimy sobie, że to jeszcze daleko. I dlatego tak łatwo nam się zapędzać w materializmie. Tak łatwo nam się zapędzać w tym gonieniu po to, co tutaj na ziemi ważne. A miłość to przede wszystkim perspektywa nieba. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy w niebie. Mówiłem wczoraj o tym paralityku. Nie uzdrowił, tylko powiedział, odpuszczają ci się twoje grzechy. Jest też odwrotna sytuacja w innym miejscu Ewangelii, kiedy do Pana Jezusa przychodzą zędowali. Jeden z nich jest Samarytanem, czyli pogardzany przez Rzymę. I Pan Jezus jego oczyszcza. Proszę, żeby ich oczyścił, więc mówiliście, pokażcie się na płatę. I oni, kiedy odchodzą od Jezusa i dostają świątyni, zostają oczyszczeni. I jeden z nich wraca. Jest to właśnie ten Samarytan. I dziękuję Chrystusowi za to, co zrobił. I Chrystus mówi, gdzie są pozostałe? Tylko jeden się znalazł, ten Samarytan. I mówi do niego, idź, moja wiara cię uzdrowiła. Oni zostali oczyszczeni, a on jeszcze do tego został uzdrowiony. Im Chrystus zabrał cielesny trąd, a jemu otworzył niebo. Dzięki jego wierze, dzięki temu, że przyszedł, dzięki temu, że okazał wdzięczność, Chrystus dał mu to, co najważniejsze. Otworzył na niego niebo. Zastanów się, ile czasu poświęcasz na to, żeby się oczyszczać z trądu tu na ziemi, dbając o swoje ciało, szkoląc się, żeby być coraz lepszy. Ile czasu poświęcasz na to, żeby społeczeństwo, twoi znajomi nie uznali cię za trędowatego, czyli chcesz się im przypodobać, żeby przypadkiem cię nie wykluczyli. A ile czasu poświęcasz na to, żeby Bóg cię uzdrawiał, to znaczy uzdrawiał do nieba. Kwestia cierpienia to osobny, poważny, potężny temat. Natomiast posłużę się przykładem, który przyszedł na myśl zupełnie niedawno. Miałem rekolekcję we Wrocławiu. Byłem, odwiedziłem mojego brata, jego żonę. Mają 8-miesięczną córeczkę na Marysię. Zresztą moją prześlicę. Ona jeszcze nie mówi. Raczkuje. Nie chodzi jeszcze do dzielnej sama. I bardzo lubi siedzieć na rozumie przy stole. Nie usiedzi jeszcze sama na krzesle, więc siedzi na kolanach rodzica. I nieustannie pcha łapki na stół. I co robią rodzice? Wszystko odsuwają. Uważaj tam, uważaj mąż. Zamiesz ten widelec, bo słabo. Rodzic połapie, albo zrzuci, albo natychmiast próbuje zjeść. Ja tak patrzę na to z boku. Mówię, no wszystko ich nie zabraniają. Otrzyma tego małego dziecka, gdyby miało mi tyle świadomości, to powiedziało, no co za rodzica. Ona jest ciekawa świata, ona chce. I
i sięga po wszystko. Oczywiście najbardziej po elektronikę, klawiaturę, komputera, telefon i oczywiście kabel, żeby się wyjąć. Więc zobaczcie, z perspektywy tego dziecka postawa rodziców to postawa tragiczna, zabraniają. My jako ludzie dorośli wiemy doskonale, że tak trzeba. Że nie można dziecku pozwolić na to, czego chce, bo to się dla niego źle skończy. A tak nam trudno zrozumieć, kiedy tam mówi, nie rób tego, to jeszcze nie jest dla ciebie. Choćby w kontekście współżycia przedmałżeńskiego. Nie rób tego, to jeszcze nie jest dla ciebie. Nie zabraniam ci tego, dlatego że cię nie kocham. Ale dlatego, że tak bardzo cię kocham, że chcę, żebyś był szczęśliwy. I zobaczcie, jakie straszne oszustwo funkcjonuje nam szatan. Jak często ludzie w małżeństwie mają straszne problemy. Właśnie z tego powodu, że za wcześnie otworzyli się, że przed ślubem zaczęli ze sobą współżyć. Tych problemów jest bardzo wiele i pewnie też ludzie świadomi wiele o tym słuchacie czy czytacie, bo przecież wiele takich różnych w internecie konferencji, katechez na ten temat. Ja chciałem powiedzieć tylko o dwóch przykładach. Może się zdarzyć tak, że wierząca pobożna niewiasta, tak jak Zuzanna z dzisiejszego czytania, no krew nie woda, zdarzyło się. Więc ta niewiasta, będąc dalej pobożna, żałując bardzo za swój grzech, przypominając sobie o swoim postanowieniu, że jej życie będzie tylko jeden, powie sobie, więc ten już musi być jedyny. Jest pierwszy i tak ma zostać do końca życia. I zdarza się tak, że po latach, właśnie kiedy jest kryzys, kiedy jest dramat w małżeństwie, kiedy nam mówi, ja teraz widzę, że to nie było. Ja teraz widzę, że my nie pasowaliśmy do siebie. Ja teraz widzę, że ja go nie kochała. No ale skoro w moim życiu ma być tylko jedno, to musiałam z nim dostać. To nie jest zachęta do tego, żeby szukać kolejny, rozumiecie? Do tego, żeby nikt nie był pierwszy przed ślubem. Pomyślelibyście o tym. Trzeba pobyć trochę z ludźmi, którzy mają kryzys małżeński, żeby takich rzeczy się dowiedzieć, nigdy bym sobie tego nie wymyślił. Inna sprawa, też o tym małżonkowie głośno nie mówią. W ilu małżeństwach jest problem ze współżyciem? Nie współżyją ze sobą. Mimo, że cały świat, wszyscy to robią, ciągle to robią, zacznę jak najszybciej. I zdarza się tak, że kobieta, która zgadzała się przed ślubem, mimo wszystkich swoich zasad, żeby jej chłopak nie zostawił, bo on taki dobry, no bo co mam zrobić, bo chcę z nim być. Że gdzieś po ślubie do niej dochodzi, co się działo. I chociaż dawało na to przyzwolenie, to zaczyna czuć na niego obrzydzenie. I przestają ze sobą współżyć. Pułapka, co? A miało być tak pięknie. A zaczęło się tak pięknie. Więc kiedy Pan odsuwa od nas różne rzeczy, jak rodzice przed dzieckiem ze stołu, mówiąc, to jeszcze nie jest dla ciebie, to można się zbuntować. Wtedy, kiedy się Pan nie zna. Albo można mu zaufać. Ale zaufać można tylko temu, komu się kocha. Dlatego trzeba w sobie rozwijać miłość do Pana Boga, żeby Jego zakazy nie były dla nas cierpieniem, ale żebyśmy ufali i czasem powiedzieli, Panie Boże, ja nie rozumiem dlaczego, zgadzam się z tym, bo Ty jesteś mądrzejszy. W zakonie sytuacja jest z jednej strony prostsza, z drugiej trudniejsza, bo w zakonie jest hierarchia i słucha się przełożonych. I spotkałem małżonków,
martwię w zakonie. Co powie przełożony, to zrobisz. Nie ma się pomylić złogą Bożą. Ciągle się musi modlić i słuchać. Ale z drugiej strony czasem trudno jest posłuchać kogoś, kto też jest tylko człowiekiem. Kto, no jeszcze jeżeli jest w informacji początkowej, przełożony sobie dużo stać, ale potem w zakonie jest kadencyjność. Więc dzisiejszy prowincjał za kilka lat nie będzie już prowincjał. Będzie krótkim. Tak samo z przełożonymi w domach i tak dalej. I posłuchać człowieka, kiedy wydaje mi się, że nie ma racji. Kiedy być może nawet jest młodszy ode mnie. Ja jeszcze jestem za młody, żeby być młodszym od siebie przełożonym, ale potem tak bywa. Jak to rozumieć? Takie mądre słowa. Kiedyś usłyszałem, że wola przełożonych nie jest wolą Bożą. Ale wolą Bożą jest, żeby słuchać przełożonych. Zobaczcie, żeby zaufać, że przez przełożonych mówi Pan. To trzeba tego Boga kochać. Wy nie macie nad sobą przełożonych, którym żeście się uchowali posłuszeństwo, ale Kościół też jest hierarchiczny. I też mówimy wierzę, wiele dziennych poprzednich apostolskich Kościół. Wierzę, chcę być mu wiernym. I żeby nie stać się niewolnikiem, który mówi, ja nie mogę zrobić tego i tego, bo jestem katolikiem, a Bóg mi zabrania. Jedynym wyjściem jest kochanie Boga. Jest otwieranie się na Niego po to, żeby zrozumieć to, co mówi. Zobaczcie, że żeby powstała miłość, potrzebny jest czas. Ludzie, którzy rozwijają miłość, próbują spędzić ze sobą jak najwięcej czasu. Więc pytanie, ile ja spędzam czasu z Bogiem? Nie wtedy, kiedy muszę. Na przykład przychodzę w niedzielę do kościoła, czym się widzę, czy więcej. Ale czy jest taki czas w moim życiu, że ja mówię, o, chcę być z Panem Bogiem? Zobaczcie, że miłość nie może być zamknięta w jakichś ramach czasowych. Nie można sobie powiedzieć, ja kocham Pana Boga, ponieważ 10 minut rano i 20 minut wieczorem się modlę. Raz w tygodniu czytam Pismo Święte, czasem odmówię różaniec, w niedzielę jestem na mszy świętej. I w wielkim kościele tego lekcji. No nie da się wydzielić na miłości. Mąż i żona nie kochają się tylko wtedy, kiedy rozmawiają ze sobą, albo są ze sobą w intymnej sytuacji, albo robią sobie śniadanie. Ta miłość jest ciągła. Więc wielu świętych mówi o tym, że dobrze jest nabrać takiej świadomości, że Bóg jest ciągle ze mną. Zacząć żyć w Bożej obecności. I takie chciałbym, żeby było dzisiejsze zadanie. Żebyś się zastanowił nad tym, czy masz taką świadomość, że Bóg jest ciągle obok ciebie. Nie jako sędzia, nie jako kat, nie jako policja, który cię rozlicza, ale jako miłość. Że Bóg jest ciągle obok ciebie, bo tak bardzo cię kocha i jest z tobą zawsze. Jeśli masz problem z zaufaniem, to wpadł się w krzyż. Przez kilka dni zasłonięty akurat w tym czasie. Ale może tym lepiej. Spróbuj sobie sam wyobrazić, jak dla ciebie wygląda ten znak największej miłości, oddania życia. I spróbuj sobie ciągle uświadomić, bo oddał życie za mnie. Za mnie, mimo że to było tak dawno temu. On oddał życie za mnie. Kochani, przepięknym obrazem tej Bożej miłości jest dzisiejsze Ewangelia. Ona mnie powala z nóg za każdym razem, kiedy się na nią zatrzymuję. Zobaczcie, przyprowadzają do Jezusa kobiety, które przyłapały na cudzołóstwo. Przyłapały na cudzołóstwo, czyli złapali ją na gorącym grzechu. Zobaczcie, też jest ciekawe, tak samo jak Zuzanna, że nikt nie przyprowadził tego mężczyzny. Przecież nie cudzołożyła z pustym łóżkiem. Przyprowadzają kobietę.
I mówią, przyłapaliśmy ją. W prawie jest napisane, żeby jej kamienować. Przyłapaliśmy cię. Wreszcie musisz pokazać, że nie jesteś w wiercu miłosierny, bo przecież nie sprzeciwisz się prawie. Sytuacja bez wyjścia do Chrystusa. A on trzeba usłyszeć. Oni więc pytają o dalej, są coraz bardziej zdenerwowani, że jak to? Nie będzie z nim dialogował, zawsze ma tyle do powiedzenia, a teraz co? I zobaczcie, Jezus mówi jedno zdanie. No, chyba że ten człowiek nie byłby w stanie tego wymyśleć. Jedno zdanie, taka ciepła i posta, która zamyka wszystko jednym i która natychmiast ściąga z niego skarżenie. Kto pierwszy i kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Jedno zdanie, nic więcej. Zobaczcie, co oni zrobią tym zdaniem. Wyobraźmy sobie sytuację cudzołożnicy, czyli kobiety, która jest oceniona przez społeczeństwo jako ta najgorsza, szlachta, do zabicia. Nie warto jej podać ręki. Jedyne, co warto, to rzucić mu kamień. I my, faryzeusze, przywódcy ludu, znamy Boga, znamy Pismo, znamy prawo. Zobaczcie, jaka jest różnica poziomu. Tu jest grzesznica, a tu są faryzeusze. I co Pan Jezus robi? Kto z was jest bez grzechu? Nie rzuci mu kamienia, czy koledzy. Wasze grzechy wcale nie są mniejsze od jej grzechy. Każdy, kto grzeszy, jest na tym samym poziomie. Nie jesteś lepszy, masz lepsze szaty, bo może się lepiej ukrywasz ze swoim grzechem, bo może ci się wydaje, że na wiele grzechów sobie pozwalasz, ale to jeszcze nie jest takie straszne, to co robi ona. Sprowadza do jednego poziomu. Jednym zdaniem. Słyszałem kiedyś taką interpretację, że Jezus tym palcem po piasku wypisywał po kolei przykazania. Pierwszy, drugi i tak dalej. I oni słysząc, kto z was jest bez grzechu, pewnie w sercu panem takich spraw już zaczęli sobie swoje grzechy przypominać. Może tym bardziej widząc przykazania wypisywane przez Jezusa palcem na piasku. I zobaczcie, że zaczęli odchodzić, poczynając od najstarszych. Może wśród tych najstarszych byli również ludzie pokroju tych starców, którzy skazali Zuzannę, dlatego że nie chciała z nimi co założyć. Poczynając od najstarszych, czyli od tych, którzy mają na sobie najdłuższy bagaż doświadczeń i największy bagaż swojej słabości i grzechu. I dla mnie bardzo odkrywcze było, kiedy wczytałem się bardzo mocno w te słowa, które są dane. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Proszę sobie wyobrazić obraz, który musimy narysować z tego zdania wynikające. Jest sobie Jezus gdzieś z boku i kobieta stojąca na środku. Kobieta na środku, w środku, w centrum zainteresowany Jezusem. Kobieta, którą przed chwilą wyciągnięto z grzechu, kobieta, która według prawa, w którym żył też Jezus Chrystus, była winna śmierci. Kobieta, która pewnie miała świadomość tego, że powinna zginąć, która też miała o sobie najlepsze zdanie i pewnie żyła w niesamowitych kompleksach, niesamowicie szanowną tatę, że jest do niczego i tak dalej. I taka osoba, prosto wyciągnięta z grzechu, staje w środku zainteresowania Chrystusem. Staje w centrum Jego uwagi. Czy wyobrażasz sobie większą miłość? W momencie, kiedy grzeszysz, Chrystus tak bardzo cię kocha, że stawia cię w środku zainteresowania swojego i ci wybacza i zapomina o twoim grzechu. Zdarza się tak, że po grzechu przychodzi taka myśl, no teraz to muszę poczekać, aż się wyspowiadam. Teraz to Pan jest na mnie obrażony i chwila minie zanim wrócę do Jego łaski. Natychmiast po grzechu. Chrystus bez wypominania,
bez robienia wyrzutów, bez mówienia, no, widzisz, mogę ci zrobić, ale ja cię ocenię. Po prostu kochaj ją tak mocno, że jest w centrum jego zainteresowania. No i oczywiście to, co bym mówił, idź i od tej chwili już nie grzesz, puszczaj mu wolę. Daj jej wolność. Miłość zawsze jest związana z wolnością. Jeśli nie czujesz się wolny, nie czujesz miłości. Jeśli czujesz się zniewolony, nie ma tego miłości, bo nigdy nie zniewany. Miałem rekolekcję w innym miejscu też w liceum, i akurat tam przez 3 dni przychodzili na nauki do kościoła. Pierwszego dnia było ich sporo, drugiego dnia było ich bardzo mało, to był dzień spowiedzi. I przychodzi do mnie ten ksiądz, który tam uczy, kreta, i mówi: no ojcze, powiedzieli mi, do rekolekcji to jeszcze raz ksiądz może zmusić, ale do spowiedzi to już na pewno. Licealiści odczuwają wiarę jako coś, co jest niewarte. To jest tragedia. Mam nadzieję, że nikt z was w taki sposób nie patrzy na wiarę. Bóg daje wolność. Wiara nasza, nasza religia jest religią ludzi wolnych. Miłość uwalnia. Miłość uwalnia człowieka od wszelkich zniewoleń, od wszelkich ograniczeń. Miłość pozwala żyć ponad własne życie. Żyć ponad własne życie. Miłość sprawia, że ja mówię, mogę w tej chwili odejść, Panie. Choćby tysiące ludzi na mnie nastawało, jak mówił psalmista. Nie boję się, bo Ty jesteś ze mną. Miłość sprawia, że jestem ponad własne życie. Żydowskiego pochodzenia psychiatra Witold Emil Frank, który jako młody lekarz został w czasie wojny zamknięty w obozie koncentracyjnym. Zginął tam jego brat, rodzice, jego żona. On przeżył. W obozie, kiedy go zabierali do obozu, gdzieś w płaszczu przemycał swoją książkę, dzieło swojego życia, który chciał opublikować, jego pracę naukową. Płaszcz z niego zdali w obozie, tam miał jakieś inne ubranie, w jakimś innym życiu. Wkłada rękę do kieszeni, a tam wyrywa, na którym jest napisane Szemajza. I ten człowiek po wielu latach, po przeżyciu tych strasznych czasów, mówi: nawet człowiek stojący na progu komory śmierci może być człowiekiem wolnym. Mogą ci zabrać ochronę, mogą ci zabrać godność, mogą cię upokorzyć, mogą ci zabrać rodzinę, ale nie mogą ci zabrać wolności. Kochani, wiem doskonale, że nie da się zamknąć w żadnych ramach czasowych miłości, bo miłość to Bóg. Bóg jest miłością, jest doskonały, nie da się o nim wszystkiego powiedzieć. Czasem jedyne, co można, to usiąść i patrzeć na oczy. Patrzeć na krzyż, patrzeć na Najświętszy Sakrament. Dlatego zachęcam Was do tego. I proszę Was, żebyście się zastanowili w ramach zadania duchowego właśnie na to, czy ja jestem wolny. Czy ja czuję się wolny w moim wyznawaniu Chrystusa? Czy ja w ogóle Go wyznaję jako mojego Pana? Czy ja, idąc do spowiedzi, to będzie już jutro, czuję się tak jak ta kobieta, która dostała nowe życie? I czy ja po spowiedzi zdaję sobie sprawę z tego, że jestem gotowy do tego, żeby pójść do nieba? Czy mnie w ogóle tam ciągnie? Czy mnie ta miłość w ogóle pociąga? To nie jest łatwe, ale warto się nad tym zastanowić. Dlatego serdecznie Was do tego zachęcam. Poznamy siebie, poznamy Boga. I niech to poznawanie prowadzi do pokochania Jego. A pokochanie Jego zawsze będzie nas uwalniać od kompleksu i prowadzi
Jutro o 19 spotkamy się tutaj na takim wprowadzeniu do spowiedzi, ale proszę Was też, ci, którzy się zamierzają jutro spowiadać, nie wiem, czy będzie ich dużo, ponieważ dzisiaj bardzo dużo ludzi przystąpiło do komunii świętej, przepięknym świadectwem. Ale jeśli chcesz jutro iść do spowiedzi, to spróbuj sobie zrobić się sumienie. Może, żeby on był trochę inny niż zazwyczaj, otwórz sobie internet, wpisz sobie w wyszukiwarce na sumienie dostępne na młodzieży. Wujek Google wszystko mi się odpowiedzieć, nawet pomoże nam się przygotować do spowiedzi. Więc warto sobie coś poznać. No i życzę Wam tego, żeby na poważnie do spowiedzi podejść. Żeby się mogli tam poczuć to, co poczuła kobieta oskarżona przez wszystkich, ale uwolniona przez Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.